Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji prasowej po meczu Lech Poznań-Jagiellonia-Białystok. Z nami jest trener zespołu gości, pan Michał Probierz. Trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. No, po pierwsze, dla takich meczów warto przychodzić, bo to akurat było widowisko od samego początku na pewno. Pierwsze minuty zaskoczył nas Lech. Byliśmy, widać, że brakuje nam tego doświadczenia, takiego cwaniactwa, wejścia w mecz. Tu muszę pochwalić zespół, bo to chwała za to, że jeżeli na Lechu po 7 minutach jest 2-0, to generalnie do przerwy kończy się 5-0, a my się odbudowaliśmy i walczyliśmy do samego końca o to, żeby tutaj ten mecz wygrać. Mieliśmy też swoje okazje, bo z jednej i z drugiej strony były parady, były bramki, tylko czerwone kartki, chyba nie było karnego, także generalnie w meczu było wszystko, co się kibicom podoba i dla takich meczy warto przychodzić. Dla nas jest to doświadczenie. Ja mówiłem, że mam młody zespół i brakuje nam jeszcze wielu takich elementów, dlatego te wszystkie takie te prognozowania, że my tam o mistrzostwo mamy grać, to się śmieję z tego, bo to jest też każdy wynik, który osiągniemy następny, to każdy powie, że to jest porażka. Naszym celem jest utrzymanie, zbudowanie dobrego zespołu i to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, daję Państwu głos, zapraszam do zadawania pytań. Na sali znajduje się mikrofon. Proszę się przedstawić. Radosław Nawrót-Gęstochowicz. Panie trenerze, chciałem zapytać właśnie o ten moment, w którym jest 0-2, bo tutaj Jagiellonia no zaimponowała, że była w stanie się z tego wygrzebać. I teraz moje pytanie, to się stało samoistnie? Pan coś krzyczał do zawodników, czy też po prostu ma pan ich tak odporne psychicznie już? No co, po pierwsze to ja akurat no mam wielki szacunek, bo to ja wiem, jak to po prostu też ile zdrowia zostawili w tym meczu, a ta... Były sytuacje, które no, na początku się nikt nie spodziewał. Gdzieś tam popełniliśmy tyle błędów i to już jest zespół, który stara się grać, jakoś narzucić swój styl grania. No, udało nam się, no, walczyliśmy do końca. No, tu nie można powiedzieć, że my położyliśmy się i broniliśmy. Mieliśmy też swoje sytuacje, żeby prowadzić 3-2. No, mecz się odwrócił, wiadomo było, że w tym momencie musimy zagrać wabank, albo będzie 3-3, albo będzie 4-2. No i tak się stało. Tutaj nie mam w ogóle pretensji o zaangażowanie, o podejście, o grę. Trzeba pochwalić też właśnie to za to, że odbudowali się w takich momentach, a to, czy wpływ ma, to zawsze ma. Trening ma, z boku ktoś ma. No nie można, no, z zespołem się jest na dobre i na złe i dzisiaj trzeba w tych trudnych momentach właśnie ich bardziej wspierać niż krytykować. Na pewno nie można tak zawsze w meczu, o tym wiemy, ale tu tyle pozytywów było z tego, że na przyszłość mam nadzieję, że je wyciągniemy. Radosław Kosakowski, sportnieznopl. Panie trenerze, pan chwali zespół mimo porażki, natomiast był taki moment, obserwowałem pana już w dogrywce, kiedy straciliście tę trzecią bramkę, to pan miał bardzo duże pretensje i teraz nie wiem, czy do pracy sędziów, czy do zespołu. Nie, tutaj akurat no, nie można tu szukać jakichś takich, wie pan, no, pretensje się ma zawsze, bo człowiek nie chce przegrywać i no, trudno, żeby był uśmiechnięty, jak Lech zdobywa bramkę. I tutaj no, na pewno zdawaliśmy sobie sprawę, że jakość stałych fragmentów gry wykonywana przez Lecha to nie są przypadkowi zawodnicy, no ale jak porównując, powiedziałem przed meczem i tego nie zmienię zdania, że Lech jest drugim po Legii kadrowo zespołem i to no nie ukrywajmy, no jakby porównać budżety, to nie wiem, czy my jesteśmy gdzieś tam zupełnie z tyłu, ale to jest już tam odrębne pytanie. Pretensje to generalnie miałem na to, że w taki sposób prosty daliśmy się skontrować, po prostu mając to, że liczyliśmy na to też, że gdzieś tam w końcu Lech się musi otworzyć, że będzie musiał zaatakować jeszcze bardziej, bo kibice będą wywierali na nim presję. No nie stało się tak, zdobyli bramkę, trudno. Pan tak troszkę zachowawczo mówił o tym, że budujecie zespół, że chcecie się utrzymać, no ale tymczasem nie czarujmy się. No, Jagiellonia jest wiceliderem teamowej Ekstraklasy. Pojawiają się głosy, że Białystok walczy o mistrzostwo. To już panu powiedziałem wcześniej na pytanie, a ja panu powiem taką rzecz. U nas jest najgorsze właśnie to, że jak u nas nikt nie ocenia realnie, tak? Każdy chce grać albo o mistrzostwo, albo chce być w ósemce, albo nie wiadomo co. Dlatego to ci zwalniani trenerzy, w jaki sposób my mamy to budować, jak to jest później na wariackich papierach, tak? Dlatego ja mówię, to jest systematyka pracy, innej drogi nie ma. Ja tu się nie zgodzę z wieloma opiniami, jak tam mówią, że nie można, nie trzeba budować. No ja uważam, że trzeba budować, struktury klubu, które są i to, co dzisiaj też pokazało, że po prostu gdzieś tam w którymś momencie jeszcze zmiana, nawet Pazdana nam skomplikowała to wszystko, tak? Bo chcieliśmy to w miarę też jeszcze Radka specjalnie wpuściliśmy, bo liczyliśmy właśnie na stały fragment gry w rzut autu, gdzieś, że daleko jeszcze coś będzie, a o tym mistrzostwie to ja panu powiem, ja zawsze tutaj mówię takim tym, to tam są takie dwie, na Statoil są takie dwie te półki, jedna jest z lodami, a druga jest z lodem. No tam wszyscy tu mówią o tym, że mamy mistrzostwo, to my tam powinniśmy głowę włożyć, także spokojnie. Z
tym mistrzostwem to wie pan, ja w Podlasie mistrzostwo robię. Ja tylko powiem, że to nie jest moja opinia, ale takie głosy pojawiają się w światło piłkarskim. No tak, to jest, wie pan, to jest bardzo fajnie, bo później każdy powie, no to probierzowi się nie udało, mistrz nie zrobił, nie? Dla nas jest jasny cel, utrzymanie się i to jest punkt numer jeden. I to jest podstawa, chcielibyśmy, jeżeli się uda do ósemki, to będzie sukces i na pewno takie mecze jak dzisiaj, wydaje mi się, że dla wszystkich były fajne, tak? Może były niektóre, bo to na tym boisku no też trzeba powiedzieć prawdę, że ciężko grać, bo ta piłka skakała, wyprawała takie harce, ale nie można nikomu zarzucić, ani jednemu zespołowi, ani drugiemu chęci wygrania, potraktowania poważnie tego meczu i chcieliśmy awansować. Za chwilę będę czytał na Twitterze opinię, że jeszcze może za rok w innej drużynie poprowadzę. Ja to już od razu komentuję, że nie Chorp prowadzę. Pamiętam, że pańskim zdaniem Maciej Gajos jest w tej chwili piłkarz, którego selekcjoner powinien brać pod uwagę? No wiesz co, ja swoje zdanie już powiedziałem w wielu wywiadach. No, myślę, że wy ocenialiście, a najważniejsze jest zdanie trenera Nawałki, który szuka do koncepcji zawodników. Dla mnie osobiście Maciej Gajos jest piłkarzem, który ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby być reprezentantem. Jak będzie, to się bardzo będę cieszył, ale i tak się musi dalej rozwijać i oby tak było.